Cześć, jestem Filip i to jest nasza firma Berlin Green i mamy tutaj, to jest nasz produkt, Greenbox. Teraz właśnie, no, jesteśmy na IFA już pierwszy dzień, ale już drugi raz, w zeszłym roku też byliśmy. Okej, skoro jesteście z Polski, to czemu Berlin w nazwie? Bo tutaj skończyłem studia i w sumie jesteśmy z Poznania i to było najbliższe duże miasto od Poznania, gdzie można było rozkręcić duży biznes. Okej, wszystko się zgadza. No dobra, czy możesz nam w takim razie powiedzieć, co tu się wyprawia, co to robi, czy te roślinki są inteligentne, czy bardziej pudełko? Raczej pudełko, prawda? No, roślinki też są fajne. Tak, no to przede wszystkim to jest inteligentny ogród do domu, co jest fajne, że to jest faktycznie IoT wszystko, czyli idzie przez nasz serwer, jest połączone z internetem, mamy tutaj pełną kontrolę nad przede wszystkim temperaturą, światłem, możemy odczytać wilgotność, też jak nas nie ma w domu przez 2-3 tygodnie, to i tak to będzie wiedziało, co robić, roślinki będą ładnie rosły. Oprócz tego to jest przede wszystkim bardzo ładna rzecz, mogę tutaj, to jest tak naprawdę symulacja z oświetlenia dziennego, daylight simulation. I co za tym idzie, nawet w środku zimy mogę tutaj posadzić jabłonkę z pestki i też wyrośnie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wyrośnie. No, a oprócz tego przede wszystkim, ponieważ to jest symulacja światła dziennego, no to zwłaszcza w depresyjnych porach roku, w środku zimy, też na ludzi to działa bardzo dobrze. Dokładnie, no i przede wszystkim piękna ozdoba, prawda? Tak, dokładnie. No nam też od samego początku o tym zależało, żeby to nie było kolejne plastikowe pudło elektroniczne, które gdzieś tam się postoi 2-3 miesiące na biurku, a potem się to wywala gdzieś do szuflady. Dlatego to wszystko z drewna zrobione, specjalnie tutaj stworzyliśmy nową technologię laserowego nacinania drewna, żeby to się wszystko ładnie, żeby wyglądało po prostu tak, jak wygląda. Nie? To zresztą byliśmy nominowani tutaj do German Design Awards w zeszłym roku. Super. Powiedz mi jedno pytanie, które mi się... Sprawa, mamy tutaj touch sensory pod drewnem schowane. Super. Jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, właściwie jedna wątpliwość, czyli rozumiem, że ta górna część jakby ogranicza rozrost naszej roślinki, tak? No tak, zresztą to jest taka idea, nie? Że po dwóch miesiącach max ta roślina jest już na tyle duża, że można ją wtedy swobodnie przesadzić albo po prostu podbierać. Jeżeli to jest bazylia, to można zawsze ucinać końcówkę i ma się zawsze świeże witaminy w domu, które wyrosły z nasiona, więc de facto wiem, co jem. A oprócz tego to jest na tyle fajne, że to jest przede wszystkim czyste. Tu nie ma żadnej ziemi, nie ma żadnych robaków, tylko wszystkie rośliny rosną w naszych podach i można roślinkę po prostu wyciągnąć, przesadzić, posadzić gdzie indziej. Ekstra. No dobra, no to właściwie pozostaje kluczowe pytanie. Jaka cena i dlaczego tak drogo? No, teraz jest przedsprzedaż, sprzedajemy to za 149 euro. Potem ma być, jak już będzie w sklepach, za 199. Dlaczego tak drogo? No bo ogólnie hardware jest drogi, jest ciężki do produkcji. Nie jest to niestety apka, którą możemy puścić do online store'a za 5 dolarów i patrzeć, jak się sprzeda, tylko wiąże się to z dużymi kosztami, zwłaszcza na formy wtryskowe, które niestety no, są potężnie drogie. Jasne, super. No wygląda bardzo interesująco w takim razie. Rozumiem, że do kupienia na rynku są już teraz, czy dopiero się szykujecie? Internetowe już można kupić, do Bożego Narodzenia planujemy dostarczyć. To jest idealny prezent pod choinkę dla kogoś. Zdecydowanie. Bardzo Ci dziękuję. Proszę bardzo. No, cześć.